Dzień dobry, mój drogi Raku. Witam serdecznie na Twoim comiesięcznym tarocie. Mam nadzieję, że dostaniesz dość duży wgląd oraz jasność oraz odpowiedź na swoje pytania, jeżeli chodzi o ten miesiąc. Dzisiaj przygotowałem trzy różne rzędy. Rząd... karty się aż zaplątały. Ojej. Co ty mi tutaj robisz, drogi Raku? Przygotowałem trzy rzędy. Rząd odnośnie pracy, odnośnie finansów oraz odnośnie miłości. I zobaczymy, co się będzie działo w tym miesiącu dla ciebie. Wezmę sobie tylko parę kart i... Ale rewelacja. Super. Okej, mój drogi. Super. Jeżeli chodzi o pracę, mamy tutaj dziesiątkę ziemi. Bardzo szczęśliwe życie rodzinne, bezpieczeństwo finansowe oraz odnajdywanie magii w codziennych drobnostkach. Wezmę jeszcze jedną kartę, ponieważ lubię być trochę wścibski i zobaczyć coś więcej, drugi Raku, co tu się dzieje. Dziesiątka powietrza, koniec trudnej sytuacji, podejmij się zmian i oczekuj, że sprawy ulegną polepszeniu. Wyjście z nałogu. Ja myślę, że to jest bardzo ważna karta, bo tu mamy też kartę przygody oraz bawienia się, jeżeli chodzi o tą pracę. Ja myślę, że tutaj do tej pory w tej pracy było dość dużo przemian, jakieś zmiany tutaj widzę. Tak by to było związane z jakimiś, nie wiem, czemu ja tam powiedziane cięcia jakieś, ale mówię, tu są jakieś zmiany i jest dużo, dużo chodzenia w tej pracy. Na pewno to nie jest dobry moment w tym danym momencie na zmianę, na coś innego. Ja bym odczekał przez pewien okres czasu. I tutaj widać, że w tej pracy to w sumie to nie jest aż... Tu w sumie to nie jest aż tak źle. Może tutaj jest system po prostu zły w tej pracy, ale jeżeli chodzi o tą pracę, to ja tutaj widzę Ciebie w sumie samego albo samą. Tak jakbyś pracowała, może pracujesz z innymi ludźmi, ale de facto Ty sama pracujesz ze samym sobą, albo sam ze sobą pracujesz, ale widać, że tutaj jest po prostu takie szczęście w robieniu czegoś indywidualnie, tak jakby. Tu może być też karta, mówię, tutaj jest karta przygody i to ja myślę, że to też może być związane z tym, że po prostu jesteście pewnymi menadżerami albo szefami po prostu, albo szefami samych siebie i tak się czujecie najbardziej szczęśliwie, najbardziej spełnieni, jeżeli chodzi o tą pracę. Myślę, że ta praca z innymi ludźmi była fajna do pewnego momentu, a teraz to jest taka, że fajnie by było w sumie robić coś innego i fajnie, albo fajnie jest robić coś innego dla samego siebie, okay? Mam też tutaj kartę jedności, Archanioł Sandalfon, zwyczajowe punkty widzenia lub metody, organizacje duchowe, poszukiwanie mentorów i przyjaciół o podobnym sposobie myślenia, uzdrawianie oraz podróżowanie. Ja myślę, że to jest, jeżeli chcemy pracować, tutaj mówię to uzdrawianie, ja myślę, że to jest bardzo fajna karta związana właśnie z tą rozwojem duchowym, ale zarazem pracą wokół tego rozwoju duchowego. Także to może być różne rzeczy, to może być na przykład, nie wiem, możecie być masażystami, obrofeksologami, hipnoterapeutami, uczyć medytacji, jogi, etc., ale widać tu po prostu, że tutaj jest bardzo duży taki pozytywizm, jeżeli chodzi o tą sekcję. Jeżeli robicie coś na boku, albo trenujecie i pracujecie w tej swojej pracy od 8 do 5, ale myśleliście o tym, żeby coś zmienić, tylko nie wiedzieliście dokładnie jak, albo co, ja bym właśnie w tym kierunku szedł. Ja bym właśnie szedł w kierunku odnowy jakby cielesnej, duchowej, umysłowej. Myślę, że to będzie bardzo dobre dla Was pójście do przodu, jeżeli chodzi o Wasze życie. Tu mam kartę podróżowania, tu jest taki wulkan, który wybuchł, ale on tak dokładnie do końca nie przyćmił tego słońca. Ja myślę, że tutaj dużo rzeczy się dzieje w tej pracy, w której jesteście teraz,
ale myślę, że ten cały cel, który macie na, gdzieś tam na końcu, jest ponad to i jest, myślę, że bardzo będzie efektywne to i będzie bardzo Wam sprzyjające, jeżeli chodzi o Waszą pracę. Myślę, że tu jest, ta praca może wymagać pewnych podróży i pewnych, że będziecie musieli gdzieś tu jechać, etc. i to, ale myślę, że to na dłuższy moment to Wy będziecie mieli taki większy luz i będzie Wam to się tak bardziej jakby podobało, to, że macie taką możliwość. Ja bym na Waszym miejscu, mój drogi Raku, użył swojej intuicji, bo tak byście mieli taki szósty zmysł, takie dobre, jakbyście wiedzieli, że pewne rzeczy się wydarzą. Także bym użył tego, jeżeli chodzi o tą pracę. Ale definitywnie super zmiana, jeżeli myśleliście o czymś, o zmianie na coś innego, to zróbcie to, co jest Waszym hobby. Tak mam to powiedziane. Wybierzcie to. Jeżeli chodzi o związek, mam tutaj równowagę i prawdę i spójność. Tak byście byli, jeżeli jesteście sami, to czuję tutaj także taką energię, że jesteście szczęśliwi z tym, że jesteście sami. Że macie taki balans. Ale jeżeli prawda i spójność, tak jakbyście te wasza, jesteście sami i tak, fajnie jest mieć te dzieci wokół siebie i to, ale nie, jakby to nie były dzieci twoje. Tak, taką dziwną, dziwny taki, taką informację tutaj. Tak by, a to jest dla osoby, która mówię, jest sama, jakby, nie? Bez żadnego partnera. Jeżeli mamy partnera, to ja myślę, że tutaj jest informacja, że będą dzieci i pojawią się dzieci, albo pojawi się dziecko i to będzie takie dopełnienie. Ja bym chciał takie dopełnienie tego związku, tak bym to powiedział. Aczkolwiek czy to dobry moment jest, no to ja już nie jestem od tego, żeby to za to decydować. Ja tylko sprawdzę jeszcze jedną. Zwolnienie tempa tu mam, jeżeli chodzi o związek. Ja myślę, że tutaj się nic takiego wielkiego nie wydarzy. Myślę, że tutaj będzie cały czas tak jak jest, tak bym powiedział i to. Nie? To jest to, jeszcze jedną kartę rodzaju. Cisza. Zwolnienie tempa, cisza. Dokładnie to. Myślę, że to nie będzie nic takiego nadzwyczajnego się działo, jeżeli chodzi o związek. Ale niech tylko wezmę jeszcze dwie karty walidacyjne. Mamy kartę 12, przebudzenie Archanioł Gabriel oraz spójrz na sprawy z innej perspektywy, tymczasowy zastój. Ważne, byś pozostał sobą. Ja dziwnym trafem ja to położyłem na tą stronę tutaj finansów i tą kartę położyłem na stronę finansów oraz pieniędzy oraz pracy, przepraszam. Ja myślę, że ten tymczasowy zastój, myślę, że to jest na pewno związane z tą pracą, tą zmianą. Ja myślę, że tu możesz zmieniać pracę milion razy, ale jeżeli nie zmienisz swojego podejścia, to nie ma trochę takiego sensu te zmiany, takie skakanie z miejsca na miejsce. Definitywnie spójrz na sprawę z innej perspektywy, to jest bardzo ważna informacja dla nas tutaj, że jeżeli chodzi o tą pracę dodatkową na przykład, że to naprawdę może być wasza pełnoetatowa praca w przyszłości. Ważne, byś pozostał sobą. Myślę, że to się tak tyczy trochę tego związku, żebyś się po prostu nie zmieniał, bo nie zmieniała. Myślę, że to jest ważne, żeby nie słuchać innych ludzi, tu mam taką informację, żeby nie słuchać innych ludzi i ich negatywnego nastawienia w waszym kierunku. Raku, ok? Mam tu także siódemkę ziemi, dobrze zasiane ziarno, tymczasowa przerwa w działaniach, zbędne zmartwienia. I to mam tak od strony tutaj związku i to ja myślę, że tu zacznę od tego końca, tego zbędne zmartwienia. Myślę, że ten, mówię, tu mamy zwolnienie tempa, zbędne zmartwienia i cisza i myślę, że z tym związkiem jest ok tutaj. Dobrze zasiane ziarno, myślę, że tam było takie dość dobre podłoże. Jeżeli mówię, nie jesteście w związku, a chcecie być w związku, to myślę, że tam taka informacja jest tutaj dla Was, że macie taki bardzo dobry grunt pod nogami sobie zrobić w tym związku i będzie wszystko bardzo fajnie. Tymczasowa przerwa w działaniach, znowu myślę, że to ma związane z ciszą, zwolnieniem i zwolnieniem tempa. Ja myślę, że to nie ma żadnych zmartwień, nie powinniście mieć żadnych zmartwień, jeśli chodzi o ten związek.
Okej. Ale tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to prosimy o łapki w górę. Ja normalnie robię na swoim kanale taroty i horoskopy po angielsku, ale jeżeli Wam się spodoba, to mogę robić więcej po polsku. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Pa.